Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny odcinek naszego rozważania, wędrowania po liturgii w formie nadzwyczajnej to moment ofiarowania, który już jest bezpośrednim przygotowaniem do obrzędu konsekracji. Ofiarowanie rozpoczyna się od pocałunku ołtarza przez kapłana, który odwraca się ku wiernym z pozdrowieniem Pan z wami, po czym zwraca się z powrotem ku ołtarzowi i odmawia antyfonę na ofiarowanie. Następnie zdejmuje welon z kielicha, przekazuje go ministrantowi i wtedy odkłada palkę na bok i podnosi patenę z hostią, wypowiadając modlitwę ofiarowania. One są bardzo piękne, głębokie w treści, różnią się zasadniczo od tych prostych modlitw w formie zwyczajnej. W trakcie całego ofiarowania kapłan zwraca się do Trójcy Świętej, aby przyjęła tę ofiarę, którą składa właśnie za siebie, za lud, za wszystkich żywych i umarłych, za wszystkich chrześcijan. Po modlitwie ofiarowania kapłan przechyla patenę i kładzie hostię na korporale. Patenę zaś wkłada pod korporał tak, by przynajmniej trzecia część pateny wyglądała spod korporału. Następnie kapłan bierze kielich i purifikatorz, wyciera wnętrze kielicha i udaje się na prawą stronę, aby napełnić kielich winem oraz drobiną wody. Odmawia stosowną modlitwę tak przy błogosławieństwie wody, jak i później będzie mówił modlitwę przy obmywaniu rąk. Kielich stawia na ołtarzu i przechodzi na środek. Purifikatorz kładzie na tej części pateny, która wystaje spod korporału. Następnie odmawia modlitwę ofiarowania wina z kielichem wzniesionym do góry. Ustawia kielich na korporale, przykrywa palką i prosi głęboko pochylony Boga, aby zechciał przyjąć ofiarę. Po tej modlitwie wzywa jeszcze wstawiennictwa Ducha Świętego, prosząc, aby uświęcił ofiarę przygotowaną dla chwały Bożej. Czyni to, wykonując specjalny gest wzywający Ducha Świętego, i w momencie, gdy prosi o pobłogosławienie ofiary, sam czyni znak krzyża nad darami ofiarnymi. Następnie udaje się na prawą stronę ołtarza, aby dokonać obrzędu umycia rąk. Przy umywaniu rąk odmawia psalm, który towarzyszy tej ceremonii. Oczywiście po zakończeniu psalmu wraca na środek ołtarza i odmawia modlitwę przyjmij Trójco Święta tę ofiarę, Suscipe Sancta Trinitas. Raz jeszcze prosi o przyjęcie tej ofiary przez Boga. Widzimy, modlitwy ofiarowania są bardzo głębokie, jest ich kilka i cały czas koncentrują się na tym akcie prośby, aby ofiara została przyjęta, aby była miła Bogu. Po zakończeniu śpiewu chóru kapłan odwraca się do ludu z tym wezwaniem, które znamy: módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Orate fratres. Odwraca się z powrotem do ołtarza i czeka, aż lud odpowie, skończy dawanie odpowiedzi: niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
zakończy ją kapłan słowami Amen, a potem po cichu odmawia modlitwę po ofiarowaniu. Ta modlitwa nazywa się sekretą, ponieważ jest odmawiana sekretnie, czyli po cichu. Taki dialog między kapłanem a Bogiem. Po wezwaniu per omnia secula seculorum i odpowiedzi ludu Amen, rozpoczyna się prefacja, czyli jakby wstęp do modlitwy eucharystycznej, przemowa kapłana, która w pierwszej części jest potwierdzeniem, że Bóg jest godzien, aby mu oddawać cześć. W części środkowej jest odniesienie do konkretnego święta, zazwyczaj w niedzielę używa się prefacji o Trójcy Świętej, więc jest tam w tej zasadniczej części także wyłożona cała nauka o Trójcy Świętej, a pod koniec wezwanie do uwielbienia Boga przez kapłana lud i z całym niebem, aniołami i świętymi. Często może nam umyka ten moment, że liturgia w pewnym momencie przekracza ramy czasu, przestrzeni, otwiera się na niebo, niebo otwiera się na nią, bo przecież w hymnie Gloria, chwała, posługujemy się słowami, których użyli aniołowie wobec pasterzy w Betlejem. Tutaj śpiewamy święty, święty, święty razem z chórami aniołów i świętych. Więc w tym momencie niebo śpiewa z nami ten hymn anielski z Księgi Daniela. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. I w ten sposób liturgia przestaje być tylko jakimś elementem ograniczonym czasem i przestrzenią. Razem z niebem znajdujemy się w tym akcie chwalenia wspólnie świętości Boga. Gdy chór śpiewa hymn Święty, Święty, kapłan również odmawia go po cichu i nie czekając na zakończenie śpiewu Święty przez chór, rozpoczyna modlitwę kanonu rzymskiego, czyli modlitwę eucharystycznej. Ale o tym już w następnym odcinku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.